Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i być może zastanawiasz się, jak jesteś młodym lekarzem, w jaki sposób masz dojść do pierwszej prawdziwej kasy, czy masz chodzić 20 lat z jakimś tam starszym kolegą, nosząc mu teczkę i robiąc za niego robotę, czy może jest jakieś inne, nieco prostsze wyjście. Oczywiście zakładam, że jesteś osobą młodą, zmotywowaną, pełną wiedzy, otwartą na jakieś nowe doświadczenia i zdolną do ryzyka biznesowego. I od czego warto by zacząć? No, być może jest coś, co jest twoją pasją medyczną, a jednocześnie po zrobieniu małego researchu jakoś tam się kwalifikuje do wykonania usługi, którą ludzie chcą, za którą chcą zapłacić, i jeżeli coś takiego masz, jeżeli coś takiego odkryłeś, jakąś swoją niszę, to niestety musisz zrobić wszystko, aby zacząć ją monetyzować, jakoś ją spieniężyć. I zacząłbym od swojego prywatnego gabinetu, marketing internetowy i doboju, prawda? Stopniowo rozszerzałbym swoją działalność, jakieś kolejne usługi, i tym sposobem po jakichś tam 5 latach można spokojnie dojść do jakiegoś miliona złotych. Oczywiście na dzisiejsze pieniądze mówię o 2023 roku. Niestety musisz być w danej dziedzinie, w swojej niszy medycznej najlepszy, co oznacza inwestowanie w siebie troszeczkę. Być może uda ci się zrobić specjalizację w tym kierunku, chociaż no nie jest to warunek sine qua non. Zjazdy, szkolenia online, literatura, prawda? I musisz być najlepszy, prawda? Początkowo najlepszy w Polsce, najlepszy potem w Unii Europejskiej, najlepszy na świecie. I to jest wszystko osiągalne, szczególnie, że młode pokolenie zna język angielski, nie ma tych zahamowań, co tacy dziadersi jak ja. Ja też jakieś 20 lat temu rzuciłem pracę budżetową, byłem biedny jak mysz kościelna, nie wyobrażałem sobie życia poza firmą budżetową, a już w ciągu tam 5 lat stanąłem na nogi, a ostatnie 5 lat to jest po prostu żyć nie umierać pomimo COVID-a, pomimo kryzysu. Rolnicy strajkują, narzekają, firmy padają, a moja przychodnia działa w najlepsze podwyżki płac dla personelu. Ja wpadam w podatek solidarnościowy. Także naprawdę nie jest źle. Medycyna jest takim kawałkiem tortu, który rośnie, w którym naprawdę można zarobić. Jedyne, co cię ogranicza, to twoja kreatywność, sky is the limit. No i oczywiście musisz sobie zdawać sprawę, że nie zarobisz tych prawdziwych pieniędzy, tych milionów u prywaciarza takiego jak ja, u jakiegoś tam innego pryncypała. Musisz stanąć sam na własne nogi, zbudować swój zespół i czerpać z tego korzyści. Także na tym kończę. Życzę ci naprawdę wszystkiego biznesowo najlepszego. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, właściciel medycyny pracy we Wrocławiu, właściciel całej przychodni, lekarz medycyny transportu. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.